Ta rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni, na godzinę 13, czyli 13 na 13. To będzie 2 miesiące od czasu, kiedy został powołany rząd, więc po 2 miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości. Powtarzam jeszcze raz, to jest dla mnie kwestia odpowiedzialności za rozwój przyszłych pokoleń, za możliwości rozwoju gospodarczego Polski. A ze mną pan minister Marcin Horała. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj w Brukseli Donald Tusk był pytany o tę kwestię, o radę gabinetową, którą zwołuje pan prezydent. Donald Tusk bardzo lekceważąco odpowiedział na zaproszenie pana prezydenta. Co prawda potwierdził, że będzie tam przedstawiciel rządu, ale mówi, jeżeli chodzi o takie projekty jak Centralny Port Komunikacyjny, to wystarczyłoby, żeby pan prezydent słuchał mediów, słuchał tego, o czym mówimy w przestrzeni publicznej i nie musiałby zwoływać rady gabinetowej. Czy wypada tak mówić premierowi do prezydenta w przypadku tak strategicznego projektu jak CPK, żeby włączył telewizor albo radio i z tego radia i telewizora dowie się, co Donald Tusk planuje zrobić z CPK? No oczywiście, że nie wypada, ale to jest przemyślana strategia obrażania pana prezydenta po to, że gdyby pan prezydent jakoś zareagował bardziej nerwowo, no to zaraz rozpocznie się to, co już znaliśmy z prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, że o tu, jaki straszny, jaki niegrzeczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do meritum, ja to odczytuję jako taki trochę rozpaczliwy krok ze strony pana prezydenta, że on chciałby uwierzyć, że coś więcej niż tylko to, co w mediach jest mówione na ten temat, rząd robi. Bo to, co jest mówione w mediach, no to przynajmniej w obszarze CPK to znamionuje daleko idącą albo niekompetencję, albo głupotę, albo celowy sabotaż. No krótko mówiąc, pełnomocnik do spraw CPK niestety w znacznej mierze opowiada bzdury. Ale pan pełnomocnik twierdzi, że jest przygotowywany audyt. Pan Maciej Lasek, zresztą zajmujący się kiedyś katastrofą smoleńską, teraz twierdzi, że przygotowuje audyt, a ten audyt da odpowiedź na pytanie, czy Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny. Jednym słowem, czy pogrzebać ten projekt, czy go dalej kontynuować? Gdzieś mniej więcej przez ostatnie 25 lat w Polsce wykonano około 25 opracowań, studiów, raportów na temat CPK, czy Centralnego Portu Lotniczego wcześniej. Wszystkie one potwierdziły zasadność jego budowy. Tam analizowano, czy na przykład lepiej rozbudowywać port lotniczy Chopina, no i stwierdzano, że to jest niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli audyt będzie przeprowadzony rzetelnie i fachowo, no to powstanie 26 opracowanie, które potwierdza tę samą tezę. Można tu mieć pełną obawę, no dość powiedzieć, że pan Maciej Lasek jako poseł był w poprzedniej kadencji, jest członkiem parlamentarnego zespołu do spraw tam przeskalowanych inwestycji, krzywdzenia ludzi i tak dalej, to już sama nazwa wskazuje, jakie jest poglądy są w tym zespole, no więc to trochę szereg jego współpracowników jest zaangażowanych w ruch nie dla CPK, więc to Sugeruje pan, że wynik tego audytu jest oczywisty i powinien wskazywać, że CPK jest inwestycją strategiczną i potrzebną dla Polski. Oczywiście, że tak. No, znaczy wie pan, ale panie ministrze, gdyby taki miał być wynik tego audytu, to by go nie robili. No oni go robią po to, żeby efekt był taki, żeby wmówić opinii publicznej, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, megalomania, a należy rozwijać, ja nie mówię, że nie należy, ale w ich ocenie chyba wyłącznie należy rozwijać lotniska regionalne. O tym też na to wskazywał premier Tusk. On się obawia, że lotniska regionalne, port w Gdańsku na przykład nie będzie się rozwijał, bo będą pompowane pieniądze w jakiś wymysł PiS-u CPK. No tak, no i to jest oczywisty, w ogóle stawianie takiej antytezy między CPK a portami regionalnymi jest absolutnie błędne. Pan premier Tusk, co tam ma 15 minut taksówką na lotnisko w Rębiechowie w Gdańsku, to z tego lotniska mało gdzie poleci. No poleci w cały szereg destynacji na świecie, ale nawet do Brukseli na przykład nie poleci, nie mówiąc już o destynacjach na Dalekim Wschodzie czy w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli
chce tam polecieć, no to pytanie jest, czy będzie stamtąd leciał na przesiadkę do Frankfurtu, do Wiednia, do Kopenhagi, czy do Polski, do CPK. I czy związany z tym biznes, miejsca pracy, wpływy z podatków, wpływy z ceł będą w Polsce, czy w Niemczech, Danii, czy w Austrii. No i to jest to podstawowe pytanie. Czy możliwe jest, żeby zastąpić taki centralny port komunikacyjny portem Chopina w Warszawie, rozbudować ten port, bo też takie sygnały dochodzą i takie wskazówki od pseudoekspertów. Natomiast ja, no, wydaje mi się, że to jest jednak fenomen na skalę europejską czy światową, że taki centralny port, największy port lotniczy w kraju, mieści się praktycznie, no może nie w centrum Warszawy, ale w Warszawie, w mieście. Zazwyczaj duże porty lotnicze są zlokalizowane pod dużymi aglomeracjami, a nie w tych aglomeracjach. Także Warszawa na mapie Europy jest na pewno fenomenem, jeżeli chodzi o port Chopina. Tak, i oczywiście jest to też zaleta, że to jest dla wielu mieszkańców Warszawy bardzo blisko. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że samolotem Polak lata raz do roku, może mieszkaniec Warszawy dwa razy do roku, a 600 lotów nad głową związane z tym uciążliwości i hałas ma codziennie. Natomiast port lotniczy Chopina jest po pierwsze zasadniczo niemożliwy do rozbudowy fizycznie, technicznie. Znaczy oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ale by było dużo bardziej kosztowne niż wybudowanie CPK. Wiązałoby się na przykład z koniecznością wyburzenia sporej części Ursynowa, przesiedleniem dziesiątków tysięcy mieszkańców itd., itd. Po czym no, ogromnym kosztem, a jeszcze dodajmy, że na czas rozbudowy trzeba by go zamknąć, albo przynajmniej prawie, że zamknąć. Przez kilka lat Warszawa by wtedy była zupełnie bez portu lotniczego. No ale potem, kiedy tym ogromnym wysiłkiem byśmy to osiągnęli, zyskałby na przykład przepustowość, teraz ma tam powiedzmy z 22 miliony, 23 miliony przepustowości, no miałby na przykład 30 milionów, minie kilka lat, ruch rocznicy wzrośnie i co dalej? No i dalej i tak trzeba będzie budować CPK, tylko w międzyczasie straciwszy wiele miliardów i wiele lat. No i ostatnia sprawa jest też ograniczenie administracyjne wynikające z hałasu lotniczego, więc nie można robić więcej niż 600 operacji lotniczych w Warszawie, choćby nawet fizycznie było to możliwe. A żeby to zmienić i w ogóle wszcząć nowe postępowanie o nową decyzję, to wtedy otwiera się nowy termin na składanie roszczeń i odszkodowania. I pół Warszawy może te roszczenia złożyć i generalnie trzeba wydać grube miliardy na nic, na samą procedurę administracyjną, bez żadnego efektu w terenie. Reasumując, no tak jak pokazało 25 wcześniejszych opracowań, jest to ślepa uliczka i znacznie lepszym rozwiązaniem jest budowa nowego portu lotniczego. Ale to nie tylko, port. Proszę powiedzieć, co stracimy, jeżeli centralny port komunikacyjny nie zostanie wybudowany? Bo jak wiemy, jeżeli się nie rozwijamy, to się cofamy. Co stracimy, co nie powstanie, jeżeli tego projektu nie będzie? Bo przecież to cała infrastruktura, również koleje szybkich prędkości. Znaczy po pierwsze już tak, że tak powiem na dzień dobry, no stracimy szansę na cały segment rynku tak zwanego pasażera przesiadkowego, hubowego. Ten polski rynek, polscy pasażerowie i pasażerowie z Europy Środkowo-Wschodniej będą obsługiwani przez lotniska poza Polską. No jak za przeproszeniem ostatni frajerzy oddamy cały strumień przychodów, zysków, biznesu komu innemu. Drugi rynek, który stracimy trwale, to rynek cargo lotniczego. Dość powiedzieć, że te towary transportowane drogą lotniczą na potrzeby polskiego rynku obecnie w ponad 80% są obsługiwane przez lotniska poza Polską. Na polskich lotniskach brak ku temu możliwości przepustowości z lotniskiem właśnie Chopina na czele. Natomiast w długiej perspektywie no brak realizacji programu CPK lub czegoś podobnego, no niech się tam inaczej nazywa, ale potrzebujemy dużego międzykontynentalnego lotniska i kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych. Jak tego nie będziemy mieli, to znaczy, że będziemy mieli po prostu system transportowy gorszy niż w krajach wysoce rozwiniętych, więc Polska nigdy nie będzie krajem wysoce rozwiniętym, nigdy nie dogoni tego poziomu Niemiec, Francji, a może raczej bardziej powinniśmy patrzeć na Koreę Południową, Singapur czy Tajwan. Zawsze będziemy tym krajem drugiej i trzeciej ligi pod względem gospodarczym, a to już są straty, które by można szacować w setki miliardów. I może o to chodzi tej ekipie, żeby Polska się nie rozwijała ponad pewien poziom, tak tego oczekuje na pewno Berlin, żebyśmy byli czarną plamą na mapie Europy. Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. A państwu chciałem podziękować serdecznie za wpłaty, jakie trafiają na konto naszej fundacji, dzięki czemu rozwijamy się, unowocześniamy, pozyskujemy nowe twarze, nowe kadry.
rozwijamy technologicznie i mamy nowe propozycje programowe, startujemy z nową ramówką, wiele ciekawych pozycji. To dzięki Państwu, między innymi, i zachęcamy do tego wsparcia, dziękujemy za to wsparcie, numer rachunku widoczny na dolnej części ekranu. Ja Państwu dziękuję za udział w tym programie, za to, że byliście Państwo tego wieczoru razem ze mną, razem z Telewizją Republika. Miłosz Kłeczek zaprasza od wtorku do piątku o 18:20. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.